cześć, tu Karolina z MyFitness.pl. Mam dzisiaj dla Was trening na płaski brzuch. Wystarczy tylko 10 minut, ale będą to intensywne ćwiczenia, także bierzemy się do roboty. Zaczynamy. Zaczniemy od leżenia na plecach i unosimy nogi do góry, opuszczamy do dołu. Ręce leżą na ziemi, łopatki są na ziemi. Głowa dotyka tutaj szyi. Jeszcze chwila, trzymamy. Staramy się opuszczać jak najniżej nogi, ale nie dotykamy nogami ziemi. Końcówka. I robimy scyzoryki. Podpieramy się na łokciach. I będziemy robić scyzoryki. Chwila przerwy, uwaga. Hop. Brzuch jest cały czas napięty. Staramy się jak najniżej. Im niżej, tym trudniej. Jeśli nie macie siły, możecie trochę wyżej nogi podnieść. Ale nie ułatwiamy sobie za bardzo. Jeszcze chwila, czujemy jak brzuch pali. Końcówka. Kładziemy się na plecach. Teraz będziemy robić ćwiczenie, trzymając nogi w górze pod kątem 90 stopni. Uwaga, zaczynamy. Napinamy cały czas brzuch, głowa nie opada na matę. Głowa jest cały czas uniesiona, nogi też są uniesione. Napinamy, mocno pracujemy. Końcówka. Odkładamy nogi na ziemię. I będziemy robić tylko krótkie spięcia samą górą naszego brzucha. Hop. Napinamy cały czas, nie opuszczamy głowy. Głowa jest przyklejona, tutaj broda jest przyklejona do szyi, do klatki piersiowej. Jeszcze chwilka. Dalej leżymy na macie. Teraz będziemy robić podobne ćwiczenie, tylko tym razem będzie to ćwiczenie z rękami na boki. Próbujemy dotknąć kostki. Tutaj też cały czas głowa jest w powietrzu. I na zmianę raz jedna, raz druga strona. Teraz pracują nasze mięśnie skośne brzucha. Dajemy im trochę popalić. Jeszcze chwilka. I luz. Chwilka przerwy. I powtórzymy wszystkie te ćwiczenia od początku. Zaczynamy od unoszenia nóg w górę. Jak najniżej opuszczamy. I do samej góry. Chwila. Czujemy jak pali brzuch, ale nie poddajemy się. Jak najniżej zatrzymujemy i do góry. Super. Teraz będą scyzoryki, czyli w podporze na łokciach i nogami na przemian. Uwaga, jedziemy. Robimy six-pack do lata, także będzie kaloryfer. I jeszcze chwilka. Mnie już pali, nie wiem jak Was, ale ja już czuję. Mój brzuch płonie po prostu. Super. Kładziemy się na plecach. Nogi pod kątem 90 stopni. I robimy unoszenie
rąk, głowa znowu przyklejona do klatki piersiowej i robimy krótkie spięcia. Super, jeszcze chwila. Trzymamy, trzymamy. Napinamy brzuch jak najmocniej. Opuszczamy nogi. I znowu będą krótkie spięcia, tym razem nogi leżą na ziemi. I jedziemy. Hop! Nie opuszczamy głowy, cały czas jest głowa w powietrzu. Łopatki lekko się odklejają od maty. Damy radę. Kładziemy plecy na podłodze. Teraz znowu będziemy robić przeciąganie rąk, tym razem do kostki. Hop. Mocno brzuch napinamy, próbujemy dotknąć tej kostki, dosięgamy do niej. Raz jedna, raz druga strona. Brzuch napięty. Oddychamy cały czas. Super. Chwila przerwy. Przejdziemy teraz do wzmacniania naszych mięśni głębokich, czyli zrobimy deskę. Uwaga, zacznijmy od deski klasycznej. Podpieramy się na przedramionach i trzymamy. Trzymaj jeszcze. Jeszcze chwila. Napinamy mocno brzuch, bo to tutaj chodzi o brzuch, żeby on pracował, także napinamy go cały czas. Całe ciało jest napięte. Super, chwila przerwy. Będzie teraz deska bokiem, czyli podpieramy się na przedramieniu, druga ręka na biodro i jedziemy. Dla osób zaawansowanych możecie wziąć nogę do góry, rękę do góry i trzymać w tej pozycji. Dla osób mniej zaawansowanych jedna noga może być bardziej z przodu. Tak jest o wiele łatwiej utrzymać pozycję. Próbujemy. Chwila, końcówka. Trzymamy. I luz. I druga strona. Znowu na przedramię. Ręka na biodro. Hop. To jest ostatnie ćwiczenie, także trzymajcie jak najmocniej, dacie radę. Jak dla was to za mało, to możecie powtórzyć ten trening. Wykonać go nawet 3 razy, ale myślę, że 10 minut na brzuch, tak 3 razy w tygodniu, to jest wystarczająco. Ewentualnie polecam wam dołożyć sobie jakieś obciążenie, hantle, ciężarki, kettle, żeby było troszkę trudniej. Końcówka. I luz. Kończymy. Dziękuję wam za trening i do zobaczenia na kolejnym. Buziaki.